Miniony rok był dla kościelskich strażaków pomyślny. Tak podsumował go komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Tomasz Klinkosz, który tę funkcję pełni od lutego 2013 roku. Mijający rok dla Straży Pożarnej był rokiem dobrym, ponieważ ilość zdarzeń na terenie powiatu kościelskiego była mniejsza niż w roku 2012. Było to 130 zdarzeń mniej. Troszeczkę mieliśmy więcej pożarów, ale to były niegroźne pożary w małej skali i nie generujące dużych strat. Natomiast mieliśmy znacznie mniej miejscowych zagrożeń. I ten spadek głównie zdeterminowały warunki pogodowe. Mniej mieliśmy podtopień, roztopów, wiatrołomów, tego typu zdarzeń. Strażacy 202 razy wyjeżdżali do pożarów, 613 do miejscowych zagrożeń, a 17 razy otrzymali alarmy fałszywe. Najwięcej zdarzeń w minionym roku, czyli 228, odnotowano w naszym mieście, o 11 mniej w gminie Kościerzyna. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazła się gmina Karsin ze 127 zdarzeniami. Niewątpliwie największą tragedią, z jaką musieli zmierzyć się strażacy z naszego powiatu, była katastrofa śmigłowca w Wygoninie. Przypomnijmy, że życie straciły wtedy 3 osoby, a jedną z nich był mąż posłanki PiS Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. Miniony rok przyniósł także pozytywne wiadomości. Naszym strażakom udało się zająć pierwsze miejsce w ćwiczeniu bojowym i drugie w klasyfikacji generalnej w 7 Mistrzostwach Pomorza w sportach pożarniczych. To wszystko sprawiło, że pomorski komendant wojewódzki wyróżnił naszą jednostkę i przekazał jej wyjątkowy prezent. Samochód lekki ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą marki Iveco z pełnym wyposażeniem. Chociaż pojazd w jednostce znajduje się już ponad 2 miesiące, to jego oficjalnego poświęcenia dokonano w środę podczas narady. Poświęcił go ksiądz kapelan Czesław Marchewicz, znany również jako ksiądz Kuba, który był związany ze Strażą Pożarną przez 35 lat. Narada roczna to spotkanie, które ma podsumować i ocenić działania strażaków w poprzednim roku, ale jest to także okazja do przedstawienia planów na najbliższe miesiące. Plany dotyczące tego roku głównie będą sprowadzały się do szkolenia, do doskonalenia ratowników tutaj w jednostce ratowniczo-gaśniczej, strażaków zawodowych, jak i objęciem programem szkolenia jak największej liczby strażaków ochotników, którzy w szerokim zakresie realizują sprawy związane z gaszeniem pożarów i z ratownictwem na terenie powiatu. Warto zaznaczyć, że komenda w Kościerzynie wypada bardzo dobrze na tle naszego województwa. Jeśli chodzi o współpracę, czy na polu operacyjnym, czy w innych obszarach, komenda zbiera same dobre oceny, czy przeglądy techniczne, czy inne rankingi, bardzo dobrze wypada w tych zestawieniach. Także tutaj żadnego złego słowa nie mogę powiedzieć na temat komendy. Fizycznym potwierdzeniem tych pochwał jest przekazanie przez komendanta pomorskiego 100 tysięcy złotych na wymianę węzła ciepłowniczego w budynku Kościerskiej Straży. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.